pierwszej lidze, w Świnoujściu tam grał, ja grałem w Puszczynie Płomice, ale akurat nie wystąpiłem w tym meczu. Kojarzę go tylko z nazwiska, bo chłopaki się śmiali, że dwa razy Moskwa na boisku może być. No właśnie, o tym zacząłem, bo często jest tak, że komentatorzy was mylą. A uważasz, że jesteś zawodnikiem, którego można pomylić z Tomkiem Mokwą? Bardzo często się z tym spotykamy z Tomkiem, że nas mylą, ale śmiejemy się trochę z tego. Nie wiemy, z czego to wynika. Chyba z tego, że właśnie przychodziliśmy w jednym momencie do klubu, bo nie wiem, czy jesteśmy podobni do siebie. Chyba nie. On jest prawonożny, ja lewo. Nie mamy za wiele wspólnych cech. Obaj uważacie chyba, że gracie za mało. Chyba każdy zawodnik, który nie gra w każdym spotkaniu pełnych 90 minut, uważa, że gra za mało, także chciałby grać więcej. Teraz w tym sezonie, tak jak mówiłeś, że trochę mniej występów w pierwszej 11, ogólnie więcej występów, ale mniej minut rozegranych i to też niby cieszę, że cały czas jestem w tej szerokiej kadrze, w tym gronie osób, które grają cały czas praktycznie, tylko wiadomo, że brakuje tych minut. Zwłaszcza przy tej kontuzji były chwile załamania, zwątpienia, że to się raczej już nie uda, że nie będzie sensu, że posiedzę w Gliwicach rok na rehabilitacji i pójdę gdzieś nie wiadomo gdzie, ale na szczęście stało się tak, jak się stało, że przez ciężką pracę wróciłem do zdrowia i mogłem walczyć o pozycję. Akurat się złożyło tak, że Piotrek Brożek doznał jakiejś kontuzji, wtedy już nie pamiętam jakiej, dlatego wskoczyłem do pierwszej jedenastki. Zostałem na dłużej, z tego się bardzo, bardzo cieszę. Wiesz co, chyba w każdym zawodzie jest tak, że czasami masz wszystkiego serdecznie dość, chciałbyś wyjechać na koniec świata i nigdy nie wracać na jakąś bezludną wyspę. I ja też tak na pewno miałem. Na pewno już ta wspomniana kontuzja była takim momentem na samym początku, jak jeszcze nie wiedziałem, co mi jest za bardzo. Wiedziałem, że próbuję wychodzić na trening, nic mnie nie boli. Po 5 minutach treningu nie mogę stanąć na nogę i to było takie deprymujące, że nie wiesz, co ci jest tak naprawdę. Jak się później okazało, że ta kościołkowa jest złamana, no to już wiedziałem, że to będzie bardzo długa przerwa. I to był taki moment, że chciałem się odciąć od wszystkiego, ale na szczęście ciężko popracowałem wtedy z rehabilitantami i wydaje mi się, że wróciłem mocniejszy. Konkurencja może tylko pomóc drużynie. To, czy ja rywalizuję z Patrykiem razem, czy z Gerardem, to jest tak naprawdę tylko na plus dla nas wszystkich, że są nowi zawodnicy, że są bardzo dobrzy zawodnicy i konkurencja, jak już to bardzo dużo razy było powiedziane, podnosi umiejętności wszystkich zawodników i tych, którzy są w pierwszym składzie i tych rezerwowych, jakie ja mam atrybuty. Myślę, że na pewno to, że mogę wystąpić na wielu pozycjach, bo brakuje jakiegokolwiek osoby w składzie i praktycznie na każdą pozycję mogę wskoczyć. Która jest ta noga mocniejsza, jeszcze powtórz? Lewa, no prawa do tramwaju. No to masz tym większe szanse, bo zawodników lewonożnych jest znacznie mniej i ciężej od dobrego lewego pomocnika, tudzież obrońcę. U nas akurat są dwie lewe nogi tak ułożone, mówię o Badi i o Mraziku, że wiążą krawaty tymi nogami. Ci wszyscy młodzi chłopcy, którzy trenują, jeśli będą robić to codziennie, jeśli będą mieć trochę szczęścia, będą przychodzić w zdrowiu, to będą mieli szansę na bycie na twoim miejscu. Oczywiście, że bez tego, co powiedziałeś, bez tego, co wymieniłeś, na pewno się to nie uda. Ale mając to wszystko, i tak nie masz 100% pewności, że zaistniejesz w poważnej piłce na dłużej, że zostaniesz, utrzymasz się, zagrać 200 meczów w Ekstraklasie, bo tak nie jest. Wiadomo, że przede wszystkim zdrowie jest najważniejsze. Będziesz super piłkarzem, zdrowia nie będziesz miał, też nie pograsz. Nie będziesz miał szczęścia, nie znajdziesz się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i też będzie źle, też to się wszystko nie uda. Ten rocznik, to jest rocznik Patryka Dziczka, to oni są już na tyle uformowanymi piłkarzami, że oni są poukładani mentalnie do tego, żeby zostać piłkarzami. Oni wiedzą, po co to robią i zdają sobie sprawę, jaka przyszłość ich może czekać przy ciężkiej pracy, przy ciężkim trenowaniu i dalej rozwijaniu się w taki sposób, jak się rozwijają. Także mam nadzieję, że będą powoli wkraczać do pierwszej drużyny,
żeby w ogóle być branym pod uwagę do zadebiutowania czy zagrania kolejnych meczów w Ekstraklasie, to trzeba się znaleźć w pierwszej drużynie. Do pierwszej drużyny nie dostaje się ktoś, kto idzie sobie na trening w wieku 15 lat odbębnić, tylko tak, pokopać z chłopakami, tylko ktoś świadomy tego, co robi i co chce robić w życiu, i wiedzieć musi ten ktoś, że po to przychodzi na trening, żeby trenować, a nie dla, nie wiem, dla towarzystwa czy coś. Dla mnie od małego, od 7 roku życia, jak trenuję w klubie, to nie było zmiłuj, był trening, nie było nauki, nie było niczego, trzeba było iść na trening. Nauka była w innym czasie, w innych godzinach. Trzeba było to jakoś połączyć i na szczęście mi się to udawało zawsze. Zawodników, którzy trenuje dla Piasta, choćby w tych wszystkich drużynach młodzieżowych, nie mówiąc już o drużynie rezerw, jest multum. Co trzeba zrobić, żeby się przebić? Nie wiem, wydaje mi się, że w treningu w trakcie tygodnia przedmeczowego są takie treningi, w których trener może zauważyć, że akurat jesteś w dobrej formie. Jeszcze możesz nie dostać szansy zaraz po tym dobrym treningu. Będzie drugi tydzień, znowu wyglądasz super. Nagle wskoczysz do składu, ktoś wypadnie. Wiadomo, no to jest taki zawód, że szkoda każdego kolegi z drużyny, jak wypada przez kontuzję, ale dla niektórych to jest szansa i po to się trenuje, żeby wykorzystywać takie momenty, że wskakujesz do składu. Przede wszystkim ciężka praca i chęć osiągnięcia sukcesu, bo jak się ma taką porządną chęć i motywację, to naprawdę jest dużo łatwiej niż z samymi umiejętnościami, samym talentem się za dużo nie zrobi. Najgorsze w naszym zawodzie, że jest multum wyrzeczeń, multum przyjemności sobie trzeba odbierać. Wiadomo, że kariera, w moim przypadku na razie przygoda piłkarza, nie trwa nie wiadomo ile, trzeba się poświęcić te kilkanaście lat. Wycisnąć maksa ze swoich możliwości i później przyjdzie czas na, nie wiem, na zabawę, na przyjemności. Teraz jest tylko i wyłącznie praca. Ale ludzie tego nie widzą, że wydaje mi się, że wasza praca to jest 90 minut, pobiegamy sobie za piłką, jest fajna zabawa, a potem do domu drugimi samochodami po sklepach i tyle. Jak to wygląda w praktyce? Tak, jeździmy super Ferrari wszyscy i po sklepach tylko chodzimy, a przychodzimy, spotykamy się w sobotę o 15.30 i o 17.00 gramy mecz. Nie, no oczywiście tak nie jest, no. Ja sam się spotykam z takimi tekstami, przede wszystkim głównie żartobliwie, ze strony nawet rodziny, że ja to piłkarz, idę na 2 godziny na trening i później mam cały dzień wolny, to jak mogłem czegoś nie zrobić, jak mogłem nie mieć czasu? Nie jest tak do końca i normalny człowiek, który jest z zewnątrz, nie ma prawa sobie z tego zdawać sprawy. Nie wiem, trzeba by zorganizować jakiś dzień z drużyną, żeby każdy mógł przyjść zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. Myślę, że każdy by zmienił swój pogląd na naszą pracę. Jak często widzisz się z rodziną w trakcie roku? Ile masz wakacji? Ile masz czasu takiego dla siebie, że możesz w ogóle nic nie robić i nie myśleć o piłce w roku? Ja akurat nie mieszkam w Gliwicach, dojeżdżam niedaleko, także jestem cały czas blisko rodziny. Takich dni, żeby nie myśleć w ogóle o piłce, to praktycznie są tylko krótki okres, nie wiem, 2-3 tygodni w zimie, przez okres świąt Bożego Narodzenia. No i wakacje też w lato, 2-3 tygodnie pomiędzy sezonami. Tak to jest praktycznie, nie wiem ile tam wychodzi, 300 dni, nawet więcej, 310, 320 dni w roku ciężkiej pracy. Po meczu, zazwyczaj dzień po meczu, czy to niedziela, czy to poniedziałek, mamy jakiś trening rano. Wiesz co, ja zawsze mówiłem, że jak po meczu jestem cały obolały, wszystko mnie boli, to jestem zadowolony, bo wiem, że robię to, co lubię, to, co kocham i że ktoś mnie kopnął, to znaczy, że musiałem być dobry, że ktoś mnie musiał sfaulować. Myślę, że jak jest ból po meczu, to jest naprawdę jestem zadowolony. Przez kilka dni poboli, przestanie, będzie nowy mecz. Mój bien, jak to było? Bardzo dobrze. No, ale wysmażone. Bien frito. O, właśnie. Jak?
No tak. Nie nagrywaj mnie. Ale kłasz mnie zrozumiał, nie? No tak.